Jest! Panie Wojtku, poczekaj pan. Pana nie było, ale mamy tu aktora. Zapraszamy serdecznie. Z tej strony, przeszkodę numer dwa. A zapraszam do mikrofonu najpierw. Tutaj, do mnie. Przedstawimy się, proszę państwa, bohater dzisiejszego popołudnia. A brawa? Nie ma braw. Nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje z entuzjazmem. Naszym jest mariaczek, chce skoczyć bez konia, a my nic. Nie dajemy mu nic. Proszę się przedstawić. Jurek z Gdańska. Słuchajcie, jestem też Jurek. Z Chełmna. A Jurki to fajne chłopak. Jurek, przeszkoda numer dwa jest twoja. Jedź, jedź. Za chwilę się koniec. Dla Joli kochanej. Ukochanej małżonki. Ale brat Jurek nie słyszy. Jurek smutny odchodzi w szlamki. Są takie delikatne, macane uderzenia, dłoń w dłoń. Ej, kazaj zaklaskać. Dajmy wiwatu dla Jurka! Dajmy mu! Pokażmy mu, że on nie jest nam obojętny! Osiągnięty jeszcze nie koni. Przygotowując jest do znoszenia dużych wysiłków, warunka bojowych, sprawdzenie koni pod względem materiału hodowlanego, jaki był tokiem poziomy. Kawaleryjskie military, pornym Surinowie czas zacząć. Brawo! Ten cukier dla koni. Czy ktoś z państwa ma jeszcze takie nagrody? Wojtek. Chyba podniesiemy się szkoły. Ułan Marek Małkowski rozpoczyna swój przejazd. Czy ktoś z nich strąci? Żabek skręcisz. To pytanie nas nurtuje. Pierwsza przeszkoda zaliczona. Na razie mamy dwóch z pełnym przebiegiem. Nie ma żadnej rzutki. Jest to niebywała. Przeszkoda numer dwa. Przeszkoda numer trzy. Załamał plętę. Czy najedzie dobrze? Ładnie wyciągnął konia. Odbicie. Pięknie pokonał przeszkodę numer 3. Została przeszkoda numer 4. Czy pomylił się przeszkoda numer 2? Nie wiemy jeszcze. Nie. Jedzie na czwóreczkę. Pięknie pokonał. 40 punktów bonifikaty. Nie wiem. Chyba wszyscy zwyciężą. Ale dobra. No w końcu niech tak wejdzie. Ale przed nami się szabla i lanca. Trawin Gorczyński machnął tylko dłonią, głową tylko skinął, wiedząc, że jest znany. On udziela autografów bardzo wiele i nie musiał się przedstawiać, a my wiemy, kto to jest. To jest właśnie pan Piotr, przeszkoda numer dwa. Koń na pierwszej przeszkodzie delikatnie nie współgrał z jeźdźcem. Zwróćcie uwagę, że wolta zrobiona została w drugą stronę. Czy to przyniesie mu szczęście? Przyniosło. Koń lekko tak przeniósł tylną, czy nie? No, nieźle, ale w rytmie idzie. Fantastyczny Paweł, wręcz się nie można pamiętać, co za piękna sytuacja, za piękny dzień, słońce świeci i Paweł zrzucił niebo z to. 20 chłopa ma jedną duszę, ale oni dadzą radę, to nie to, że nie dadzą. Ułan Kasi rozpoczyna swój przejazd. Ćwiczy na sucho. Piękna muzyka, która męci do wspaniałego przyjazdu. Czy uda mi się ściąć jak Wojtkowi z góry?
raz próbę. Piotr, zatrzymaj się. Nie było łozy położonej. Ominął ją. Konsultacje z panem majorem. Znakomicie. Ominął. Tak jak było wtedy. Ale mamy czystą sytuację. Nie ma żadnych niedomówień. Jabłko. Czy trafione było? Święte jabłko. Nadziane jabłko? Czy nadziane? Trafione było jabłko? Wiemy o tym, kto to jest. Ułan Marek Małkowski. Marek, pokaż ojcu, gdzie raki albo raczki zimują. Masz dobrą muzę i z góry do miejsca nie trafił. Ominął. Ominął. Wszystko. Jabłko. Za daleko. Walczy pięknie z cią. Nabił? Nie. Nie nabił. Dawid Borczyński przed nami. Słuchajcie, klacz. Przepięknie wskaże. Brawa, brawa, proszę państwa. Bo to jest specjalny pokaz dla was. To nie jest to, że Dawid nie potrafi nad koniem zapanować. On specjalnie to zrobił. My znamy go. Ty jeden diabełku. Zrób wolte, Dawid, i ruszaj. Zrób wolte i ruszaj. Dziękuję bardzo. Podziękował tym właśnie Jafem, czyli koń staje na tylnych nogach. No i zobaczmy, co zrobi Dawid. Masz ciąć. Z góry. Pięknie. Z dołu. Pięknie. Czas sprawdzić, czy ściął, czy tylko wyrwał. Zobaczcie, sędziowie. Nie, tylko 5 punktów. Jak to ściął. Pięknie. Ale fantastycznie. Nadział jako. Nadział? 5 punktów tylko karny. Reszta po 10. Pusta. Pięknie. I czy nadział? Jeszcze nikt nie nadział jabłka, żeby dowieść go tutaj do domu. Czy to już wszyscy są? Paweł Małkowski. Nie można być drugi. Piaj! Nie chciałbym się znaleźć w tej szafie, bo... Oni tu polewają. Ma tylko 5 punktów, ale jest najlepszy na dzianiu ja. Paweł, to ma Karol Utrata, pamiętajcie go, jak koń skacze, z jakim zapasem. Ogromną przyjemnością na koniec polskim na zobaczymy, a mamy jeszcze jabłko. Wyprawa.